Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna zrobiła pierwszy krok w kierunku współpracy ze swoim białoruskim odpowiednikiem, Wolną Strefą Ekonomiczną Grodno Invest. Porozumienie podpisano w czwartek w siedzibie w Suwałkach. To dopiero początek. Jestem zdziwiony, że dopiero w tej chwili, bo przecież to najbliższy partner. Kiedyś poszukiwaliśmy partnerów w Rosji, ale no, sytuacja polityczna jest taka dosyć skomplikowana. Wydaje mi się, że z Białorusią te kontakty na szczeblu rządowym, bo była przecież i wizyta rządowa, i sądzę, że znajdzie się kilka płaszczyzn takiej współpracy. Zarówno polska, jak i białoruska strona liczy na pozyskanie przedsiębiorców. Nasza strefa ma już u siebie litewskiego i ukraińskiego inwestora. Teraz liczy na kogoś z Białorusi. Tam też są ludzie, którzy mają pieniądze i my jesteśmy pewnie jakby najbliżej leżącym miejscem, bo to jest raptem 125 kilometrów. I jest to już teren Unii Europejskiej, tak, czyli sprawa ceł i tym podobnych rzeczy. Ale my też w swojej działalności, jak widać, ta wolna strefa Grodno ma też jakby wsparcie działalności przedsiębiorców. My, jak kilkakrotnie mówiłem, nie zostawiamy przedsiębiorców samych sobie, tylko staramy się im znaleźć partnerów. I dzisiaj są tutaj firmy właśnie związane z przemysłem drzewnym, meblarskim czy szeroko drzewnym. Białoruskie firmy zajmujące się przetwórstwem drzewnym odwiedziły naszych producentów mebli. Odbyły się pierwsze negocjacje między firmami. Z kolei szefowie obu stref wystąpili z prezentacjami, przybliżając sobie i przedsiębiorcom warunki, na jakich funkcjonują. Różnice są spore, a największa chyba ta, że tam przedsiębiorca przez pierwsze 10 lat jest zwolniony z podatku, a przez kolejne 10 lat odprowadza połowę wartości tego podatku. No, jest to w zależności od wypracowanej, prawda, dochodów, może być bardzo wysoka. U nas te ulgi są jasno określone w zależności od wielkości inwestycji, od wielkości przedsiębiorcy, od 50 do 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. Stąd, jeżeli tam duży przedsiębiorca inwestuje i ma rzeczywiście szybki obrót, tak, i duże zyski, no to przez 10 lat to myślę, że może spokojnie kilkukrotnie przewyższyć te ulgi, które u nas występują. Ale myślę, że u nas już takiej potrzeby nie ma, patrząc jednak na rozwój gospodarczy, który nastąpił w Polsce. Porozumienie o współpracy zaczęło obowiązywać z chwilą jego podpisania i jest ważne przez 5 lat.